Państwa, ja tak powolutku zacznę już, nawet jeżeli osoby się jeszcze spóźnią, to będzie to takie małe podsumowanie może tego panelu w części pierwszej, czyli panelu głównego. Chciałam po prostu jeszcze raz zapytać, ile z Państwa tutaj obecnych na sali brało udział w programach ramowych w ogóle, czyli aplikowały. Ile osób takich jest doświadczonych? Raz, dwa, trzy, cztery. Reszta jest nowych. No więc właśnie, bo tak często jest taka sytuacja, że mamy prezentacje przygotowanych dla nowych osób. Te, które już są doświadczone, mówią, a więcej szczegółów byśmy się chcieli dowiedzieć. Więc ja od razu uprzedzam, że o więcej szczegółów to zapraszam na konsultacje, które się odbędą za chwilkę, za te tam 45 minut czy 50. W każdym razie te informacje będą informacjami dość ogólnymi, dlatego że często spotykamy się, zapraszam, często spotykamy się z wieloma pytaniami, które są no niestety podstawowe i dlatego pozwolę sobie jeszcze kilka elementów powtórzyć dla Państwa. Mam przyjemność razem z kolegą Jarosławem Piekarskim opiekować się obszarem NMBP, czyli nanotechnologiami, materiałami, procesami zaawansowanymi, procesami produkcyjnymi i procesami przetwarzania i biotechnologią. Stąd troszeczkę się zmienił się nam skrót w horyzoncie, już nie jest NMP, tylko NMBP i to już jest troszeczkę lepiej. Ja nazywam się Małgorzata Kapica i zapraszam na podsumowanie jeszcze tego, co już Państwo widzieliście. Przypominam, że tematy są multidyscyplinarne, ale też one są innowacyjne i są skierowane do konsorcjów projektowych. To są pewne wymagania, musi być minimum 3 partnerów, i tematyka jest z góry określona. Także tutaj, jeżeli Państwo nie wpasujecie się w tematy, to tak naprawdę musicie szukać innych instrumentów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Być może, że będą to właśnie granty ERC albo innego rodzaju działania. Dla podsumowania już chyba wszyscy zapamiętali skróty RIA, IA i CSA. To są pierwsze, to są projekty badawczo-innowacyjne, które są dla wszystkich jednostek finansowane w 100% i tutaj poziom gotowości technologicznej, ten TRL magiczny, jest w granicach do szóstego stopnia. Akcje innowacyjne, te są tutaj z jedynym wyjątkiem finansowane dla organizacji profit, czyli tych, które mają zyski 70%, pozostałych wszystkich uczestników są finansowani w 100%. Akcje CSA, czyli akcje wspierające i koordynujące, też są w 100% finansowane i ich oczywiście nie dotyczy żaden poziom gotowości technologicznej. To samo, jeżeli chodzi o SME i Fast Track to Innovation. To nasz obszar tematyczny. Dla przypomnienia, gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się w drugim filarze, tak naprawdę tutaj w wiodącej roli przemysłu i to jest nasz obszar. Tematyka, tak jak powiedziałam, związana z nanotechnologiami, zaawansowanymi materiałami, biotechnologią, została przez komisję tak naprawdę przyporządkowana do pewnych podtematów. 3 z tych podtematów, fundamenty dla przemysłu jutra, transformacja przemysłu i przemysł tutaj, jak on ładnie się nazywa, zrównoważony, tak? Dlaczego? No bo to takie tłumaczenie myślę, że najbardziej odpowiada rzeczywistości. W tych tematach mamy takie, w tych obszarach właściwie tematycznych, przepraszam, przeleciało mi, nie ten guziczek nacisnęłam. Mamy otwarte przestrzenie testowe, tak zwane Open Innovation Test Beds,
charakteryzację i modelowanie. Mamy tutaj oszacowanie ryzyka, aspekty prawne, wspólną gospodarkę danymi. To też taki nowy podtemat, który się w tym ostatnim konkursie pojawił. Transformacja przemysłu. Tutaj mamy partnerstwa publiczno-prywatne, fabryki przyszłości. Są tematy biotechnologiczne i technologie medyczne. Tutaj mamy zrównoważony przemysł procesowy, budynki efektywne energetycznie, czyli też inicjatywa partnerstwa publicznego i materiały dla czystej energii. Ten ostatni podtemat, przemysł obiegu zamkniętego, tak naprawdę został wyłączony z work programu NMBP i został umieszczony w tematach energii i w temacie środowiska. I to są modernizacja przemysłów, procesów przemysłowych, nowe podejście do projektowania produktów i systemów, a także dekarbonizacja i cyrkulacja przemysłu. Publikacja nastąpiła w lipcu i tu macie Państwo podane deadline'y zarówno tematów, które są dwuetapowe, jak i te, które są jednoetapowe. W pierwszym przypadku to już pierwszy etap już jest 12 grudnia, z tym, że jest to oczywiście skrócona wersja projektu, drugi etap w maju, a jednoetapowe kończymy 5 lutego 2020 roku. Ja przypominam, że to są takie daty, których trzeba się trzymać bardzo dokładnie i trzeba dużo wcześniej umieszczać tam swoje propozycje projektów, żeby no nie na ostatnią chwilę i żeby zdążyć na czas. Tak? Najwyżej można nadpisywać te tematy. Tutaj mają Państwo pokazane budżety poszczególnych tematów, topików, inaczej mówiąc. I po tych mniej więcej kwotach możecie się Państwo zorientować, patrząc potem na te tematy, i w których są wskazane mniej więcej wielkości budżetu na dany projekt, ile mniej więcej takich projektów przejdzie. Po prostu trzeba sobie to normalnie podzielić i się zorientować, jak to wygląda. Tu jest podsumowany budżet dla tego pierwszego podobszaru, czyli fundamenty dla przemysłu jutra. I tutaj dużo jest właśnie tematów, jak Państwo zobaczycie też RIA, bo tutaj te tematy są bardziej takie podstawowe. Transformacja przemysłu już z większym budżetem, 221 milionów. Deadline też mają Państwo podane. Trzeci obszar, podtemat, przemysł zrównoważony z budżetem 105 milionów euro. I ten ostatni, który mieści się w tej dodatkowej części cross-cutting tak naprawdę, części 20, work programu PP, to jest program pracy, to już po polsku napisane. To taki wykres, który może ułatwić Państwu umiejscowienie, znowu za długo trzymałam, umiejscowienie tej tematyki w poszczególnych tych podtematach, aby można było po prostu łatwiej to zlokalizować na stronach komisji, gdzie Państwo poprzez naszą stronę bądź bezpośrednio przez Funders and Tenders and Funding docieracie do informacji. Warto tą drogą dochodzić, dlatego że tam, mimo że czasem macie gdzieś u siebie zanotowane te tematy, często jakieś tam szczegóły mogą się zmieniać. Tam jest cały czas to aktualizowane i też macie Państwo jakby pełen wgląd do tych tematów. Tu dla przypomnienia, jak wyglądają poziomy gotowości technologicznej, bo to też jest stricte wymóg, który jest wskazany w każdym z tematów i trzeba się po prostu tego dokładnie trzymać. To jest taki, powiedziałabym, graniczny TRL, na którym albo często
kończymy, albo jest to jakby pomiędzy dwoma takimi działaniami, czyli badaniami przemysłowymi i pracami już rozwojowymi. To jest też poziom, od którego tak naprawdę mogą startować jednostki w instrumencie MŚP. To też jest bardzo istotne. I wreszcie przechodzimy do tematów. Open Innovation Testbeds to tak zwane właściwie ekosystemy generujące innowacje. I na tym przykładzie chcę pokazać, że tutaj w każdym z tych tematów mają Państwo informacje zarówno o poziomie gotowości technologicznej, czyli od jakiej powinien projekt wychodzić i na jakiej powinien się kończyć. Tu jest mniej więcej przewidziany przez komisję poziom dofinansowania tego projektu i to jest jakby wskazanie komisyjne, natomiast oczywiście jeżeli z jakichś uzasadnionych powodów Państwo uważacie, że ten projekt powinien mieć wyższy budżet, to też jest to możliwe. Nanomateriały, komponenty to są trzy tutaj tematy, jeżeli chodzi o te otwarte podłoża testowe, czy te ośrodki, ekosystemy, bo różnie można to tłumaczyć. I ciekawy temat produkcji nanofarmaceutyków. I to samo, tutaj dwa tematy w charakteryzacji i modelowaniu materiałów. Tu zarządzanie ryzykiem, zagadnieniami regulacyjnymi. Aż cztery tematy, z czego tak naprawdę trzy są tematami wspierającymi, jak Państwo widzicie, z dużo mniejszymi budżetami. To jest ten nowy podtemat, europejska gospodarka danymi. To są dwa tematy, jeden Research and Innovation i CSA. Fabryki przyszłości, cztery tematy. Patrzę, czy są jakieś elementy, na które chciałabym zwrócić uwagę. Jest tutaj jeden taki element, mianowicie w tym przypadku linii pilotażowych o wysokiej precyzji produkcji i naprawy innowacyjnych dużych części. Tu jest projekt, który jak Państwo widzicie jest ten wyjątek Innovation Action. Finansowany jest tylko właśnie w 50% dla jednostek profit. I teraz kolejne tematy z biotechnologii, aż 5 tutaj. Podobne poziomy finansowania, podobne TRL-e, innowacje w technologiach medycznych, biologiczne rusztowania tutaj dla regeneracji naprawy tkanek i te organy wirtualne następnej generacji. Tu jest zrównoważony przemysł procesowy Spayer. I mówię, czas mi się kończy, więc zachęcam do tego, że mam ze sobą zresztą work programy. Jeżeli Państwo chcecie się ze szczegółami tych tematów zapoznać, to zapraszam. Materiały dla czystej energii, budownictwo efektywne energetycznie, Spire w tej części właśnie już Circular Economy, Crosscutting i materiały, tematy też z obszaru materiałów, analiza trwałości cyklu życia materiałów. Jak docieramy do tych informacji, proszę Państwa, ze strony głównej mamy opublikowane tu aktualne konkursy pracy właśnie z przekierowaniem na stronę komisji. Mamy też, można dotrzeć tutaj do programów pracy poprzez kontakt do nas i do obszaru NMBP. I również od strony głównej macie Państwo informacje o horyzoncie i tam też nanotechnologie i tam też są informacje. To są te przekierowania na Funding and Tenders Opportunities, nowa ta strona komisyjna, no już nie nowa, ale rzeczywiście nie zawsze wszyscy jeszcze mogą się po tym poruszać. Zachęcam, bo robimy warsztaty też z posługiwania się i wyszukiwania tutaj tej tematyki. Nie każdy czuje się w tym biegły. I już na koniec chciałam powiedzieć, że zachęcam również do aplikowania jako na ekspertów do komisji. To jest najlepsza możliwość nauki, pisania wniosków i serdecznie to polecam. I tej informacji nie muszę tutaj właściwie wyświetlać. Wspieramy Państwa od 20 lat, wspieramy jako KPK, ale też jako cała sieć.
KPK, 11 regionalnych punktów kontaktowych w całej Polsce. Służymy naprawdę pomocą od momentu przygotowywania wniosku, od konsultacji tych wniosków projektowych, poprzez działania mentoringowe i rozliczanie nawet projektów i pomoc tutaj na każdym tym etapie. Wsparcie sieci. Jutro odbywa się właśnie spotkanie brokerskie, które organizujemy w ramach projektu. Projekt zrzesza takie punkty kontaktowe, jakie my reprezentujemy. Tutaj też Państwo możecie znaleźć partnerów do swoich projektów. To jest jutrzejsze wydarzenie, na które już niestety skończyła się rejestracja, ale zapraszam również do rejestracji na event virtual, który też w ramach projektu organizujemy i tu będą poruszone tematy, jeżeli chodzi o nasz obszar, przez osobę z Komisji Europejskiej. Ja serdecznie dziękuję, zapraszam do konsultacji i do spotkań w ogóle. Jeżeli Państwo macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję.